Jaok, pyta.pl. Jest właśnie miesiąc Kiślew, dokładnie 3 dni do Chanuki. Znajdujemy się w centrum Warszawy przy pomniku Stefana, wynalazcy chipsów. Będziemy rozmawiać z Polakami o najnowszych trendach w modzie na wiosnę 2011. Poza tym od rana kręci się przy mnie cały czas jakiś facet, nie wiem o co chodzi. Czy uważasz, że jesteś człowiekiem ubranym modnie? Nie. A czy starasz się być ubrany modnie? Nie. A z klasą? Czasami tak. Łap serdak! Dzięki. Złapałeś serdak. Serdak. Dzięki. Czyli jesteś zwykły łap serdak. Łap serdak. Modny. Staram się podążać. I wychodzi ci to czy nie? No, oceń sam. Łap serdak. Złapałeś serdak. Jesteś zwykły łap serdak. O mój Boże. Określiłby pan siebie jako schludnie ubraną osoba, czy jako łap serdak? Jako schludnie ubraną. Łap serdak. A, jednak! Złapałeś serdak. Dziękuję. Jesteś zwykły łap serdak. No, w sumie. Haha! Zwykły z ciebie łap serdak. Nie, dlaczego ty tak sądzisz? Ja wiem, że ona jest głupia, dlatego jest, ona jest głupia, bo ona ma być głupia. Po prostu jest to tak głupie, że tu nie ma o czym gadać, no. I to jest dobre, to jest tak głupie, że tu nie ma o czym gadać. Mówi pan, że jest jazzy, cool, trendy, a wyszedł z pana zwykły łap serdak. Łap serdak. Ha, złapałeś serdak. Wiesz, co to znaczy? Wiem. Co? No, że... No? No, że... Że? Że? Że jesteś zwykły łap serdak. Po francusku? Łap serdak. Łap serdak. Łap serdak. Łap serdak. Tu jest łap serdak. Est-ce que tu tą... Comment se. Złapałeś serdak. No i co? Czyni z ciebie łap serdaka. No a zaraz dostaniesz łeb. Będzie z ciebie czyniło poszkodowanego. Naprawdę jesteś aż tak groźny? Tak. Naprawdę? No. Bo to prawda, że motocyklowcy są tacy... Motocyklowcy, tylko powoli mnie wkurwiasz. Tym, że rzuciłem w ciebie serdakiem. A potem nie ja rzuciłem cię serdakiem, tylko... No jedno, Jezu, no. Nie czujesz się taki trochę... przez to... Czy w twoim taborze każdy orze jak może? Tak. To dobrze. Jesteś tak zwanym łap serdakiem. A, można tak powiedzieć. Sprawdźmy to. Łap serdak. Faktycznie. Taka fleja trochę z ciebie. No, tak. Ha! Jednak. Ewidentnie złapałeś serdak. No i teraz jestem łap serdakiem. W oczekiwaniu na kolejny filmik Pyty, który dla odmiany będzie śmieszny, musicie zadowolić się tym badziewiem. I pamiętajcie, że to szmata zdobi człowieka, a nie człowiek szmatę.